zakwestionować współpracę z Wiesławem Chybyłowicem. Przedefiniowania stosunku do dyktatu. Przemoc powróci, ale już po informacjach Radia Tok FM. Poranek Radia Tok FM. Rzecznik Kremla wyjaśnił sens niszczenia. W miejscu kolizji tworzy się ogromny korek, policja. W połączeniu ze skierowaniem do Sejmu. Sens tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Mogę w czymś pomóc? A nie, ja tylko oglądam. Oglądaj gdzie chcesz. Tanio kupuj na oleole.pl. 48 cali Samsung za 1699. Smartfon 5 cali Huawei Dual SIM za 279. Laptop HP 15,6 cala 4 giga. Dysk 500 Windows za 970. Oleole.pl. Uderzająca oferta na elektronikę i AGD w sieci. Innowacyjne wynalazki, przełomowe technologie, staże studenckie w renomowanych firmach, otwarci na współpracę z biznesem akademicy. Na cykl Innowacje w toku zaprasza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, partner merytoryczny. www.ncpr.gov.pl. Innowacje w toku. Posłuchaj, jak zmienia się świat. Mercedes-Benz. Ponownie najlepszy na torach Formuły 1. Po raz drugi triumfuje w klasyfikacji generalnej konstruktorów, a Lewis Hamilton kolejny raz zdobywa mistrzowski tytuł najlepszego kierowcy. Święto i zakończenie zwycięskiego sezonu z Mercedes-Benz. Trzymaj z najlepszymi i ruszaj do salonów. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2015. Przez lata dokuczały mi bóle stawów i kręgosłupa, zarówno w dzień, jak i w nocy. Dopiero Opokan Med odmienił moje życie, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bóli stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest ten moment. Odłóż to, co teraz robisz. Zmień plany na najbliższe godziny. Weź dzień urlopu w pracy. I pędź do salonu Opla na wyprzedaż OCH. Corsa już za 18 tysięcy złotych w kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%. Sprawdź na opel.pl ceny pozostałych Opli z wyprzedaży rocznika. Dzień dobry. Dobry. Miałem takie hasło w krzyżówce. Taka rata. Taka rata, czyli jaka? Taka rata, czyli mała, niewielka, nieznaczna, niewysoka rata. Bo i koszt kredytu jest niski. O, pasuje. To ja poproszę na nową 30-tomową encyklopedię i kilka leksykonów. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku i sprawdź, jak niska będzie twoja taka rata. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank, bank twoich oszczędności. Właśnie teraz, na jedynej takiej stacji we wszechświecie, odkryjesz galaktykę na grud Star Wars. Słuchawki, breloki, torby, a nawet wyjazd na Star Wars Celebration do Londynu. Zatankuj minimum 25 litrów paliwa lub zrób zakupy w sklepie na stacji Orlen za minimum 10 zł. Odbierz skrapkę i weź udział w gwiezdnej promocji. Szczegóły w regulaminie na promocjaorlen.pl. Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy. W kinach od 18 grudnia. Reklama. Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 8.20. Adam Ozga zaprasza. Po zamachach w Paryżu ONZ krytykuje głosy polityków przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Syrii. Chodzi głównie o wypowiedzi szefowej skrajnie prawicowego francuskiego ugrupowania Front Narodowy Marine Le Pen oraz premiera Węgier Viktora Orbana. Skupianie się na uchodźcach, czyli ludziach zagrożonych, którzy sami uciekają przed przemocą, nie jest rozwiązaniem problemu terroryzmu, stwierdził rzecznik sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moona. Głosy, które słyszeliśmy w Polsce, m.in. wypowiedzi ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, łagodzi premier Beata Szydło. W Polsat News deklarowała, że jej rząd będzie honorował ustalenia Unii Europejskiej w sprawie uchodźców. Zastrzegła jednak, że najważniejsze jest bezpieczeństwo zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Egipskie siły bezpieczeństwa zabiły 24 członków ugrupowania prowincja Synaj, które podejrzewane jest o spowodowanie katastrofy rosyjskiego samolotu na półwyspie. Prowincja Synaj przed rokiem złożyła przysięgę lojalności wobec tak zwanego państwa islamskiego. Rosja proponuje Ukrainie restrukturyzację ukraińskiego długu. Moskwa proponuje Kijowowi przeniesienie na lata 2016-2018 i rozłożenie na raty spłaty
wartego 3 miliardy dolarów długu, którego termin spłaty przypada na grudzień. Inicjatywę Rosji pochwalił już Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Informacje sportowe. To ma być rewanż za Euro 2012. Dzisiaj we Wrocławiu reprezentanci Polski zmierzą się z Czechami. 3 lata temu właśnie na tym stadionie południowi sąsiedzi pozbawili biało-czerwonych awansu do ćwierćfinału tej imprezy. Dzisiejszy mecz będzie mieć charakter towarzyski, ale piłkarze zapowiadają, że emocji nie powinno zabraknąć. Sebastian Mila w rozmowie z portalem Łączna z Piłka mówił, że reprezentanci liczą na szczególne wsparcie kibiców. Mam nadzieję, że będzie im się podobało, że mecz wyjdzie bardzo dobrze i że nasza reprezentacja zagra kolejne dobre spotkanie. Reprezentacja Polski nie zagra w najmocniejszym składzie. Po meczu z Islandią zgrupowanie opuścili Robert Lewandowski, Grzegorz Krychowiak, Łukasz Fabiański i kontuzjowany Jakub Błaszczykowski. W związku z piątkowymi zamachami terrorystycznymi w Paryżu spotkanie we Wrocławiu poprzedzi minuta ciszy, a piłkarze zagrają z czarnymi opaskami na rękach. Dzisiaj odbędzie się też mecz towarzyski Anglii z Francją oraz Niemiec z Holandią. Nie dojdzie natomiast do spotkania Belgii z Hiszpanią. Belgijskie władze odwołały je z obawy na wysokie ryzyko zamachami terrorystycznymi. Zaskakująco łatwe zwycięstwo nad Stanem Wawrinką odniósł Rafael Nadal na początek zmagań w ATP Finals w Londynie. Hiszpan w niecałe półtorej godziny pokonał wyżej rozstawionego rywala 6-3, 6-2. W innym meczu Andy Murray łatwo pokonał Davida Ferrera 6-4, 6-4. A Marcin Matkowski i Nenad Zimonić od porażki zaczęli udział w tym turnieju. Polsko-serbski debel przegrał w swoim pierwszym meczu grupowym z Holendrem Żanem, Julienem Royerem i Rumunem Horią Tekao 2-6, 4-6. 34-letni Polak po raz 7 bierze udział w kończącej sezon imprezie Masters. We wszystkich poprzednich występach w tych zawodach jego partnerem był Mariusz Fürstenberg. Pogoda. Na termometrach dziś od 7 do 11 stopni. Będzie padać przelotnie, ale w całym kraju. W Tatrach możliwy śnieg. Od czasu do czasu zza chmur powinno wyjrzeć nieco słońca. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia TOK FM. Renata Kim, Zbigniew Parafianowicz, Rafał Woś komentują polsko-francuskie problemy, że w ogóle światowe problemy, dzisiaj bardzo światowe. Mam zawsze taki lęk na sercu, ponieważ ogół wydawców polskich interweniuje zazwyczaj u dziennikarzy, którzy zaczynają używać tego brzydkiego słowa na M. Międzynarodowe sprawy. Ponieważ wynika ze wszystkich badań, że ogół Polaków bardzo chętnie słucha o M, ale omijają się. Natomiast międzynarodowe sprawy powodują, że natychmiast kupuje inną gazetę, gdzie będzie napisane też o Polsce wreszcie, prawda? Nie przyznajemy się do tego, ale w istocie jesteśmy po prostu mega za ścianką. No ale kontynuujmy ten eksperyment, żebyśmy trochę jeszcze porozmawiali o sprawach międzynarodowych, korzystając z tej luki, że przez chwileczkę wszyscy jesteśmy Francuzami, czyli jak jesteśmy wszyscy tacy trochę międzynarodowi. I chciałem was podpytać o taką dziwną krzyżówkę. Mianowicie od kilku dni uważam, że się dzieje jakaś przedziwna historia, że mnóstwo publicystów, na ogół prawicowych, chociaż znajdą się i wyjątki, niezwykle aktywnie debatuje na temat multikulti lub brytyjskiego systemu asymilacji. I tak, te dyskusje są niezwykle ożywione i no, ożywione to mało powiedziane. Jest wiele też i po prostu ostrych ataków, nieraz nie tylko publicystycznych, ale takich po prostu słownych. A w końcu ta dyskusja z Bogiem a prawdą w ogóle nas nie dotyczy w sposób praktyczny, ponieważ my nigdy nie robiliśmy ani asymilacji takiej, ani owakiej, ani multikulti, ani laickiego państwa, ani nie wiem, republiki, ani kalifatu, ani w ogóle nie mamy nawet tych muzułmanów na tyle, żeby... Ale możemy ich za chwilę mieć. I no, ale tak, ale dyskusja na temat, czy uważasz, to jest rzeczywiście realne, że będziemy za 3 lata mieli 3 miliony muzułmanów i multikulti za sobą? Absolutnie nie będziemy mieć, ponieważ Polska nie jest rajem dla uchodźców ani dla imigrantów. I rajem dla nich są Niemcy, nawet do Szwecji niespecjalnie chętnie jadą, bo tam już nie jest tak wygodnie jak w Niemczech. I nie ma żadnego problemu z imigracją, a ci, którzy są, to jest naprawdę, naprawdę kropla w morzu. I oni świetnie, jak już zamieszkają w Polsce i zdecydują się tutaj zostać, mimo obiektywnych trudności, mimo braku przyjaznego systemu socjalnego i wspierania ich, to doskonale się asymilują. Jest ich, muzułmanów jest w Polsce około 40 tysięcy i doprawdy ich nie widać i doprawdy jak mieszkają, to czują się tutaj jak Polacy, radzą sobie i mimo braku multikulturalności.
i sobie tutaj żyją. Znaczy, ja szczerze mówiąc, dzięki temu. Może. Nie. Ja szczerze mówiąc z ogromnym niepokojem obserwuję taką pierwszą reakcję prawicowych publicystów, którzy na wieść o zamachach w Paryżu wszyscy krzyknęli zgodnie, a nie mówiłem. I to było bardzo takie triumfalistyczne i bardzo przykre, bo to był czas, żeby płakać nad tym, co się tam wydarzyło, żeby współczuć Francuzom, żeby okazywać im solidarność, a oni wykorzystali tę okazję, żeby mówić, że oto właśnie te zamachy pokazały klęskę multikulti. Ale we Francji nie było polityki multikulti nigdy prowadzonej. Francja ma politykę... Ale prawicowym publicystom się wydaje, że owszem. Laickiej afirmacji. Zdecydowanie. Tak? To jest propozycja dla każdego imigranta. Polaka, Szweda, czy Sudańczyka. No tak, ale oni nie rozróżniają tego na dodatek... Francuzem republikańskim. Mieszają pojęcia, bo akurat Wielka Brytania nie przyjmuje fali uchodźców z Syrii i w ogóle nie bierze w tych dyskusjach. Jest poza problemem, dotyczące polityki migracyjnej. Ale dlaczego nie użyć tego ohydnego pojęcia multikulti i klęska multikulti, skoro pasuje do tej sytuacji i można nim wymachiwać jak szabelką? Znaczy, to jest bardzo niemądre, zwłaszcza, że nie ma żadnego dowodu i to już wiemy, nie ma żadnego dowodu, że to uchodźcy stoją za tymi jest rzekomo jakiś paszport zamachami. Syryjski, tak, ale tak, to jest bo każdy uchodźca taki... i każdy zamachowiec bierze ze sobą paszport i, wysadza się z paszportem, żeby pokazać, że to właśnie on. Wręcz przeciwnie, wszystko wskazuje na to, że za zamachem stali rdzenni Francuzi, a także Belgowie. Znaczy nie rdzenni, bo widzieliśmy zdjęcia, portrety pamięciowe tych tak, urodzeni we Francji potomkowie imigrantów z paszportami francuskimi. Tak, ale no też jakby nie możemy używać wobec nich pojęcia rdzenni, Francuzi, dobrze, rdzenni, rodowici w takim razie. Tak? Rodowici urodzeni we Francji. Urodzeni we Francji, tak. I cała ta dyskusja jest okropna. Na dodatek ona jeszcze zmierza w kierunku piętnowania wszystkich, którzy kiedykolwiek ośmielili się powiedzieć, że Polska powinna przyjmować uchodźców. I teraz się okazuje, że cytując Łukasza Warzechę, lewactwo ujadało, a teraz się powinno ugryźć w język i odszczekać i powiedzieć, że nie miało racji, bo zarówno multikulti, jak i chęć przyjmowania uchodźców do Polski okazała się straszliwym błędem. I widzimy efekt tego błędu w Paryżu. No, żenująca dyskusja. Takie przygotowywanie trochę chyba gruntu pod to, czego chce dokonać nowy rząd, czyli odcięcia się od decyzji rządu Ewy Kopacz w kwestii migrantów. Ale ja przypominam, że nie można się odciąć. To jest błędna taktyka, bo jest taka masa sprzeciwu wobec kwot, obowiązkowego mechanizmu ich przydzielania i polityki, którą Europie narzuciła Merkel, że Polska spokojnie mogłaby się ukryć za Grupą Wyszehradzką i najpewniej za Francją, która będzie kwestionowała politykę otwartych drzwi, już kwestionuje, już tą politykę kwestionuje Szwecja, odchodzi od niej Merkel. Niewykluczone, że sama Merkel w wyniku promowania polityki otwartych drzwi może za jakiś czas z tego powodu przestać być kanclerzem, jeżeli odpukać w Niemczech dojdzie do jakiegoś zamachu i okaże się, że ta masa krytyczna sprzeciwu wobec migrantów urosła do tego stopnia, że ten rząd nie ma racji bytu. Już widać tam spory z CSU, z władzami landowymi, przede wszystkim Bawarii. Wczoraj doszło do dość dużych protestów Pegidy, która jest antyimigranckim ruchem populistycznym. Bycie w tym momencie w pierwszym szeregu krytyki wobec polityki kwot i przyjmowania migrantów wydaje się być nieuzasadnione. Polska naprawdę ma okazję schować się za znacznie grubszych krytyków tej polityki. Ja tylko nie rozumiem takiego myślenia. Polska ma okazję schować się. Polska ma okazję wypełnić swoje zobowiązania, które nie są jakieś nadmierne, bo ja przypominam, że te 7 tysięcy uchodźców to jest po prostu garstka. Oni będą przybywali. Ale jak masz gwarancję, że to jest 7 tysięcy na stałe? Tylko 7 tysięcy. Nie mam żadnej gwarancji, natomiast wszystko, co wiem na temat uchodźców i tego, gdzie oni chcą mieszkać i co Polska może im zaoferować i tego, że Polska jest z reguły krajem tranzytowym dla nich i oni chcą iść dalej. Ale po zamknięciu Schengen może się okazać, że ten tranzyt będzie niemożliwy. Tak, to poradzimy sobie z 7 tysiącami, nawet z 70 tysiącami sobie poradzimy, bo już mieliśmy takie grupy. Kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów po wojnie czeczeńskiej przyszło tutaj, poradziło sobie i nie widzimy ich. Oni chodzą do
szkoły na Raszyńskiej, chodzą do szkoły na Bednarskiej, uzasadnione, integrują się. Bo jednak Czeczeni cywilizacyjnie trochę odmienni byli od Erytryjczyków. To jest absolutna bzdura, podkreślanie różnic cywilizacyjnych w momencie, kiedy... Tak, to nie jest tak, że każdy uchodźca, który tutaj przychodzi, natychmiast chce swoją cywilizację wprowadzić. Nie. Przypominam, że ci ludzie szukają bezpiecznego miejsca i oni zrobią bardzo wiele, żeby po prostu tutaj żyć. I nie będą nam narzucali ani swojej religii, po prostu spróbują sobie zbudować nowe życie. To jest bardzo ciekawa jest ta dyskusja pomiędzy wami, bo mam wrażenie, że to, co się teraz dzieje w polskiej przestrzeni publicznej wokół tego tematu, to jest właśnie takie to najważniejszym zadaniem jest teraz poszukiwanie języka, to znaczy jak w ogóle o tym rozmawiać, gdzie powinny przebiegać te linie podziału, jakie argumenty. To jest trochę tak, jak zanim się urodzi dziecko, to przyszli rodzice chodzą na szkołę rodzenia i wiadomo, że oni tam nie przećwiczą tych wszystkich rzeczy i że to wszystko potem będzie i tak do kosza, musimy rzucić i w praktyce to się okaże, bo my też teraz nie mamy tego problemu, być może będziemy go mieć, tego się przećwiczyć nie da zawczasu. No ale też trudno powiedzieć, że będziemy dopiero o tym mówić, jak to nadejdzie, więc to jest ciekawe, jak te różne obozy się szukają argumentów, zaznaczają własną pozycję. Niemniej myślę, że oprócz tych obozów, które tutaj choćby między wami się gdzieś tam zarysowują, gdzieś pojawią się też jeszcze inne stanowiska. Ja wczoraj słuchałem rano rozmowy Jacka Żakowskiego z Kornelem Morawieckim, który jest taką zupełnie nową postacią na polskiej scenie politycznej, bardzo ciekawą, zupełnie świeże. Znaczy nową, starą, właśnie świeże spojrzenie, trochę inna wrażliwość, powiew takich nowych argumentów. I on właśnie szukał gdzieś jakieś takie drogi pomiędzy tym, odrzucał zarówno jedno, takie idealizowanie kwestii uchodźczej, że to niby są tu jakieś wzorce zachodnie sprawdzone, bo nie ma. No, ani się francuski model nie sprawdził, ani niemiecki się za bardzo nie sprawdził, ani brytyjski. Wszyscy mają z tym problem. A z drugiej strony też odrzucenie tego stanowiska, które w pierwszych wypowiedziach prezentują ludzie nowego polskiego rządu, czyli takie stanowisko, my nie przyjmiemy i co nam zrobicie? No właśnie to tak nie będzie, no bo Unia Europejska będzie miała różne sposoby miękkiego lub twardego nacisku na Polskę, żeby Polska jednak to się stawiła do tego, co obiecała. Ja przypominam, że poprzedni rząd przyjął takie zobowiązanie i jest dobrą praktyką i w ogóle praktyką, że następny rząd Trzeba powiedzieć oczywiście, że nowy rząd może również korygować zobowiązania poprzedniego rządu. Poprzedni rząd jednak przyjął nieco inne stanowisko niż wiele krajów regionu. Tak, to co warto zauważyć, to fakt, że ta poprawność polityczna, którą reprezentowała Angela Merkel i jej stanowisko w kwestii polityki przyjmowania migrantów, ewoluuje. I niedługo to, co było głównym nurtem mówienia o tym problemie, będzie marginesem. Ta masa krytyczna jest coraz większa i to nie jest już tylko kwestia Wyszehradu. Za chwilę to będzie kwestia Francji, za chwilę to będzie... Zupełnie nie rozumiem, dlaczego użyłeś zwrotu poprawność polityczna i co to ma do kwestii poprawność uchodźców? Polityczna w sensie damy radę, czyli deklaracja Angeli Merkel, przyjeżdżajcie do nas, jesteśmy otwarci i też... Zwróć uwagę, co mówi na przykład Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej. W rozmowie z The Economist mówi wyraźnie, kończymy z polityką otwartych drzwi, otwartych okien, bo jest niesprawiedliwa się. Tak, bo okazało się, że nikt nie doszacował, jak wielka jest to fala uchodźców. I mówi to Donald Tusk, a nie Witold Waszczykowski. Radykalna prawica bez tego szacunku powiedziała, żeby ich nie wpuszczać, więc wyszło na jej. Tylko z zupełnie innych powodów powiedziała, ale wyszło na jej. Bo używała argumentów w rodzaju, że oni zniszczą naszą kulturę, odwieczną cywilizację, islam a na samym końcu jeszcze, że są chorzy i przyniosą nam bakterie, mikroby oraz amebę. Ale w końcu wyszło, że lepiej było nie przyjmować. Lepiej było zamknąć drzwi od razu, a nie teraz, kiedy już jest noga w drzwiach. To zależy, jak ta dyskusja się potoczy. Ale się potoczy dopiero po informacjach Radia TVP. Poranek Radia TOK FM. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9:00 na program EKG. Zaprasza Maciej Głogowski. Reklama. Ten sezon był pełen zaskakujących premier, ale krytyka i publiczność nie mają wątpliwości.
pamięci spał 50% mniej niż przeciętny człowiek. To 50% mniej przyniosło i jemu, i całemu światu wielkie korzyści. Też możesz mieć swoje 50% mniej. Ubezpiecz samochód w Liberty. Możesz oszczędzić nawet połowę na pakiecie OC i AC. Zadzwoń 19521, wejdź na lup.pl lub odwiedź doradcę. Pamiętaj, AC jest różne u każdego ubezpieczyciela, a cena za pakiet zależy od wielu zmiennych. Sprawdź na 19521, jaką ofertę mamy dla Ciebie. Prognoza pogody dla Polski na najbliższe 100 lat. Temperatura od minus 20 do plus 30 stopni. Zachmurzenie zróżnicowane z prawdopodobieństwem opadów oraz zalania osiedli i domów. Sprawdź prognozę zagrożeń nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi dla Polski, zanim będzie za późno. Wejdź na www.isok.gov.pl i dowiedz się, które tereny znajdują się w obszarze zagrożenia powodziowego. Mądry Polak przed wodą. Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Mercedes-Benz ponownie najlepszy na torach Formuły 1. Po raz drugi triumfuje w klasyfikacji generalnej konstruktorów, a Lewis Hamilton kolejny raz zdobywa mistrzowski tytuł najlepszego kierowcy. Święto i zakończenie zwycięskiego sezonu z Mercedes-Benz. Trzymaj z najlepszymi i ruszaj do salonów. Sprawdź ofertę samochodów osobowych z rocznika 2015. Chcesz się dowiedzieć, jak na designie zarabiają najlepsi? Przyjdź na bezpłatne seminarium Wzornictwo to zysk. Zarejestruj się na portalu www.projekt-wbz.com.pl. Zapraszamy 26 listopada o godzinie 10 do Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Projekt Wzornictwo Biznes Zysk współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wokół pierwszego miliona narosło wiele legend. Jedni mówili, że trzeba go ukraść. Inni, że zarobić. Jeszcze inni, że znaleźć. Ale czy można go zdrapać? Tak, można. Milion jest na wyciągnięcie ręki. Zdrapka Giga Cash. Totalna nowość. Największa zdrapka, największa wygrana, największa szansa. Do wydrapania nawet milion. Giga Cash. Milion od ręki. Graj w punktach Lotto. Dzień dobry. Dobry. Miałem takie hasło w krzyżówce. Taka rata. Taka rata, czyli jaka? Taka rata, czyli mała, niewielka, nieznaczna, niewysoka rata. Bo i koszt kredytu jest niski. O, pasuje. To ja poproszę na nową 30-tomową encyklopedię i kilka leksykonów. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do Getin Banku i sprawdź, jak niska będzie twoja taka rata. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Getin Bank, bank twoich oszczędności. Jak mówi stara sprawdzona zasada. Upoluj sobie okazję w końcówce roku. Kto ją zna, ten wie, że warto było czekać na wyjątkową ofertę i niespotykane upusty na dostawcze Mercedesy z rocznika 2015. Cenione za niezawodność. Pierwszy do pracy Sprinter. Wszechstronny Vito. A do tego bogato wyposażony miejski Citan za 48 750 zł netto. Tylko w salonach Mercedes-Benz. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 8.40. Adam Ozga. Zapraszam. Francuskie lotnictwo kolejny raz zbombardowało bastion tzw. państwa islamskiego w mieście Rakka na północy Syrii. Na locie wzięło udział 10 myśliwców, które wystartowały ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i z Jordanii. Samoloty zrzuciły 16 bomb. Zniszczone zostały centrum dowodzenia i ośrodek szkoleniowy. Wczoraj podczas przemówienia do obu izb parlamentu na Wersalu prezydent Francji François Hollande zapowiedział zbudowanie koalicji przeciw dżihadystom, która będzie miała na celu pokonanie terroryzmu. Wkrótce ma w tej sprawie odbyć konsultacje z prezydentami USA i Rosji. Tymczasem Barack Obama wyklucza użycie amerykańskich sił lądowych w walce z tzw. państwem islamskim. Daesz to nie jest tradycyjny przeciwnik militarny, tłumaczył Obama. Możemy odbić terytorium i dopóki będą tam nasze wojska, możemy je utrzymać, ale nie rozwiązuje to zasadniczego problemu, jakim jest wyeliminowanie dynamiki, która tworzy tego rodzaju ekstremistyczne grupy. Obama podkreślił, że piątkowe zamachy w Paryżu były ciosem ze strony państwa islamskiego, ale w walce z nim dokonywane są postępy, a Daesz znowu grozi m.in. atakami na Stany Zjednoczone. Jutro
ekspoze nowej premier Beaty Szydło, zapowiedziała rzeczniczka rządu Elżbieta Witek. Chcemy jak najszybciej, żeby ten rząd mógł zacząć normalnie, w pełni już działać. Tak? Także jutro ma odbyć się głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu, który wczoraj powołał prezydent, a w Rumunii to dziś odbędzie się debata i głosowanie w sprawie wotum zaufania dla gabinetu Tatiana Ciolosa. Główne partie reprezentowane w parlamencie już zadeklarowały poparcie dla nowego gabinetu. Ciolos, były unijny komisarz do spraw rolnictwa, utworzył rząd techniczny, który będzie sprawował władzę przez rok, do czasu wyborów parlamentarnych. Wcześniej do dymisji podał się Wiktor Ponta. Zmusiły go do tego kroku masowe demonstracje przeciw korupcji, która zdaniem protestujących była powodem pożaru w klubie w Bukareszcie, w którym zginęły 54 osoby. Pogoda. Dziś deszczowo, padać będzie przelotnie, ale w całym kraju. W Tatrach możliwy śnieg. Od czasu do czasu zza chmur powinno wyjrzeć całkiem sporo słońca. Na termometrach od 7 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na zachodzie i na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Komentatorzy, a właściwie komentatorka i komentatorzy, Renata Kim, Zbigniew Parfenowicz, Rafał Woś, wskutek tego, co się wydarzyło we Francji i co się wydarza w polskiej publicystyce, prawie że bezgłośnie przeszedł pierwszy dzień pracy nowego rządu. Wyobraźcie sobie, że w Rzeczpospolitej czytam taki ranking, który z jednej strony mnie rozbawia, bo dotyczy on nowych ministrów. Uwaga, najlepiej oceniali ministrowie to... Zobaczywszy, że gazeta była składana wczoraj, no to rzeczywiście ten obłęd... 24 godziny ciężkiej pracy. Obłęd polskich mediów, które dzwonią do komentatorów, prosząc o komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który dopiero będzie za godzinę, albo żeby omówić Jamesa Bonda, którego jeszcze się nie oglądało, bo jest przed premierą, myślę, zajrzał i tutaj. No ale w istocie rzeczy jest tak, że w Rzeczpospolitej to jest taki sprzed kilku dni sondaż pod tym, właściwie kogo bardziej lubisz, kogo mniej lubisz. Nie ma to żadnego realnego związku z pracą tych ministrów. No niemniej, co jest ciekawe, drodzy Państwo, najlepiej oceniany to Morawiecki. 63% pozytywnych wskazań, a źle tylko 3. A na przykład znany polityk Krzysztof Jurgiel, 17% złych wskazań, tylko 37% go lubi. W ogóle wynika z tego zestawu, że jak się kogoś nie zna, to ma lepiej. Piotr Gliński, który jeszcze nigdy nie był żadnym urzędnikiem i nie mógł nikomu zrobić żadnej krzywdy, i tak ma 24% negatywnych wskazań po swoich kilku godzinach urzędowania, a 45% ma pozytywnie. A przypomnijmy, Mateusz Morawiecki 3% złych. Ale tam pierwsza trójka pod względem popularności, to jak się przedstawia? Pod względem dobrej oceny. Tak. To jest, jak ocenia pan następujące kandydatury na ministrów? Tak by było pytanie. Oni się stanie w tym czasie ministrami? No i mamy, drodzy Państwo, Mateusz Morawiecki, Konstanty Radziwiłł, Jarosław Gowin. 63%, 53% i 53%. No ale twoja teoria upada w obliczu Gowina, który jednak dał się poznać w ostatnich latach w różnych formacjach. To jest taki indeks percepcji, tak? Tak jak ten indeks korupcyjny. Może to ma jakiś sens do pewnego stopnia. Nie napracowali się, ale z czymś te nazwiska się kojarzą. Ciekawe jest to, że pierwsza trójka to są absolutni konserwatyści światopoglądowi, często jak w przypadku pana Radziwiłła, z dość liczną rodziną. Nie wiem, co my wiemy o poglądach Mateusza Morawieckiego, szczerze mówiąc. Coś tam wiemy, o poglądach gospodarczych. Tak, wiemy, że jest bankowcem, wiemy, że sobie pensję przyciął. Ja wiem, że słucha poranka Radio TOK FM. To jest już bardzo dobra rekomendacja. Słucha wszystkich poranków. Świetnie mówi po angielsku. Nie wiem, czy wszystkich, w każdym razie te w których tutaj występujemy.
A, no, bo, rozsądnie. Ale tak, żarty żartami, myślicie, że z tego rządu coś będzie? Bo podzielę się z Państwem jedną refleksję, której proszę nie powtarzajcie na mieście, bo nie chcę zaszkodzić rządowi Prawa i Sprawiedliwości. Będziemy trzymać to w tajemnicy. Takiej kaskady błędów, jakie popełniło Prawo i Sprawiedliwość w ciągu tygodnia, nie przypomina sobie nigdy w dziejach tej partii. Przede wszystkim mam na myśli jeden błąd, mianowicie mówienie o tym, że będziemy bardzo fajni, że zaopiekujemy się każdym, że nie będzie odwetu, że będziemy stosować mądrą politykę, nie bacząc na ludzi, tylko bacząc na ich kompetencje. A potem mówimy, że mediami publicznymi będzie pan Czabański tak, niesławny. Tam jest masa to jest zawsze niespójne. Należy mówić tak, będzie odwet, następnie jak kogoś nie wyrzucą z posady, będzie to przeczytane na plus PiSu. A nie mówić, nie będzie odwetu i od czasu do czasu na kogoś stuknął, takie są realia i od razu jest minus. Skąd im się to wzięło? Tak, to jest naprawdę masa drobnych błędów, które są złym prognostykiem. Ja może się skupię na MSZ-cie i na ministrze Waszczykowskim, który wielokrotnie deklarował, że będzie ściągał ambasadorów do kraju. Potwierdził to w ostatniej rozmowie z panem Mazurkiem. I no, sytuacja jest ultra ciekawa, bo jeden z ambasadorów, który miał wyjechać na placówkę na wschód, ma dokumenty podpisane przez prezydenta Dudę. To teraz pytanie, czy minister spraw zagranicznych podważa decyzję głowy państwa? I jak to będzie wyglądało? Przynajmniej Waszczykowski jest o tyle roztropny, że mówi, będę zły. Jak będzie zły, to nic mu się wydaje już nie stanie. Natomiast mówić, jeszcze gdyby do tego mówił, będę dobry, a następnie odwołałby połowę ambasadorów, tak. To jest właśnie to, co robi PiS w całości. To nie byłby komunikat, gdyby odwołał ambasadora arabskiego, bo PiS to od dawna zapowiadał, że będzie szukał rozliczeń w tym obszarze. To nie jest nic nowego, nie jest dziwny komunikat. Ale jeżeli dochodzi do sytuacji, w której ambasador, który ma wyjechać na wschód, na Ukrainę konkretnie i ma papiery podpisane przez głowę państwa, jest kwestionowany przez ministra, to jest to trochę, przynajmniej dziwne. Druga jeszcze sprawa. Drugi minister w rządzie PiSu, minister Macierewicz, minister obrony, też ma bardzo silną pozycję w partii, bo jak rozumiem, słowa ministra Waszczykowskiego są dowodem na to, że się bardzo pewnie czuje w relacji do prezesa Jarosława Kaczyńskiego i że może sobie po prostu na to pozwolić. Drugim potencjalnie takim ministrem będzie minister Macierewicz i będziemy mieli sytuację, w której prezydent, który ma kompetencje głównie w obszarze spraw zagranicznych i bezpieczeństwa, spotka się jakby z dwoma ministrami, którzy będą mogli mu w taki sposób podważać decyzję, jak właśnie w przypadku nominacji ambasadorskiej. Ja się zachowam jak prawicowy publicysta i powiem, a nie mówiłam, nie mam żadnej, nie przeżyłam żadnego zdziwienia w tym ostatnim tygodniu, ponieważ byłam absolutnie przekonana, że dokładnie tak będzie się zachował rząd PiSu i jego poszczególni ministrowie. Byłam pewna, że natychmiast wrócimy do sprawy zamachu. Zdziwiło mnie jedynie to, że do sprawy zamachu najbardziej oficjalnie wrócił prezydent Andrzej Duda i to on chwalił na czwartej konferencji smoleńskiej pseudonaukowców, którzy tam pracują i którzy przeprowadzali przez ostatnie 5 lat te wszystkie eksperymenty mające udowodnić, że był zamach. To przyznaję, skala tego, skala pośpiechu mnie trochę zadziwiła i to, że Smoleńskiem będzie się zajmował prezydent Andrzej Duda. Zadziwiło mnie też troszeczkę wczorajsze starcie ministra od koordynatora służb specjalnych, który publicznie, demonstracyjnie przed kamerami ganił swojego poprzednika Marka Biernackiego za to, że rzekomo nie przekazał mu spraw związanych ze służbami specjalnymi. Zadziwiła mnie pani premier Beata Szydło, która powtórzyła z absolutną pewnością w głosie, że rodzice zawsze najlepiej wiedzą, co jest dobre dla ich dzieci. W związku z tym będziemy likwidować gimnazja, 6-latki pójdą z powrotem do przedszkola. Ale to są takie drobne zdziwienia. Myśmy to wszystko wiedzieli i ostrzegali i mówiliśmy, że rząd PiSu będzie właśnie takie rzeczy robił i że media publiczne będzie niesławny pan Czabański naprawiał i to będzie ten wspaniały model, o który od lat prosiliśmy. No tutaj skoro taki podział pracy zaistniał, to ja dwa słowa powiem o resortach gospodarczych, którym się przypatruję. Otóż tutaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To znaczy właściwie PiS jak na razie wszystko bardzo sprytnie rozgrywa na tym polu. To znaczy moja teza jest taka, że ta partia, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, jest pod względem poglądów gospodarczych głęboko pęknięta pomiędzy takimi liberałami z krwi i kości i tymi, którym bliższe jest takie socjalne stanowisko. No tu trzeba powiedzieć, że jednak konsekwentnie Jarosław Kaczyński zdecydował się na tych liberałów.
mówię tu i o Mateuszu Morawieckim, i o Pawle Szałamasze. To są tacy liberałowie, którzy jednakowoż odrobili lekcję z kryzysu, to mówi się o tym, to są liberałowie z taką nutką etatyzmu. Więc tutaj to jest spójny przekaz. Ja bym pewnie wolał, żeby było więcej tych socjalnych polityków, nie wiem, jest tam tylko... 500 zł. No tak, ale to jest raczej, to nie jest szczególne rozdawnictwo, tylko to jest raczej doszlusowanie, odrobienie naszego zapóźnienia wobec reszty Europy, bo jeśli chodzi o politykę rodzinną, to cała Europa dużo bardziej wspiera rodziny i rodziców niż Polska. No ale pewnie bardziej bym sobie życzył więcej tego socjalnego nurtu, nie wiem, na przykład poseł Rzeżyński mógłby odgrywać ważniejszą rolę, no ale nie odgrywa. Odgrywają ją ci dwaj panowie. Pomiędzy również wielkim sukcesem PiSu jest ściągnięcie Mateusza Morawieckiego, bo wygląda ono na przygotowywane od miesięcy. No i trzeba powiedzieć, że nikomu dotąd nie udało się ściągnąć taką postać z rynku do polityki, no bo przypomnijmy, że jednak minister Szczurek w rządzie Donalda Tuska to była postać trochę niższej półki, zdecydowanie niższej półki niż Mateusz Morawiecki, był prezesem banku. To już człowiek był głównym ekonomistą. No więc to też jest sukces PiSu, który jakoś tam oni próbują przedstawiać, że odrobili lekcje z lat 2005-2007, kiedy te resorty gospodarcze było wrażenie, że są obsadzone trochę z łapanki. Dopiero pojawiła się Zyta Gilowska, która zupełnie z zewnątrz i to jest wręcz z konkurencyjnej partii. Tutaj jest wrażenie, że jest za tym jakiś plan. Też Jarosław Kaczyński zdecydował się na takie ustawienie dwóch postaci, trochę żeby się wzajemnie kontrolowały, bo Morawiecki będzie dostał więcej kompetencji, ale jest człowiekiem z zewnątrz. Będzie musiał swoją drogę dopiero w partii, w tym szczególnym otoczeniu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, wyrąbywać. Z kolei Paweł Szałamacha, który jest człowiekiem PiSu, był posłem, teraz się nie dostał do Sejmu, zresztą podobno mu to nie pomogło w staraniach. Też miał ochotę na więcej kompetencji, no ale ich nie dostał. Został ministrem finansów, który, jak mamy takie zdjęcie w tego nowego rządu, to ten minister finansów stoi tam dopiero w piątym rzędzie. Więc zgodnie z sowietologią jest odsunięty na piąty plan właściwie. No ale jak się patrzy na kompetencje ministra finansów, na przykład gdzie został Bank Gospodarstwa Krajowego, bardzo ważna instytucja służąca do finansowania wielu takich prorozwojowych inicjatyw, które zapowiada minister Morawiecki, to jest w portfelu ministra Szałamachy. Tylko Rafale, odpowiedz na jedno pytanie. Czy uważasz, że dla tych liberałów, którzy odrobili lekcję kryzysu, będzie łatwe, proste i przyjemne nakładanie podatku bankowego i od supermarketów? Czy będą mocno zaciskali zęby, wypłacając 500 zł na każde dziecko bez względu na dochody i przywracając niższy wiek emerytalny? To mnie ciekawi, jak ci liberałowie sobie poradzą z tym. Po kolei te kwestie będą. Z tego co wiem, kwestia 500 zł na dziecko ma priorytet. To będzie sprawa najszybciej realizowana i pewnie będzie spełniona, jest w partii, z tego co wiem, duża determinacja, żeby to zrobić. W drugim kroku będzie poszukiwanie pieniędzy. Pewnie szybko się okaże, że samo uszczelnienie systemu podatkowego nie wystarczy. Zwłaszcza, że to jest słowo wytrych, moja teza jest nie wiadomo, taka, co oznaczające. Nie no, trochę wiadomo i też nawet ludzie związani z Platformą Obywatelską, wiceminister finansów Jacek Kapica mówił, że oni też próbowali to robić, ale się nie udało. Nie udało się, ale on uważa, że PiSowi się uda, bo będzie miał, jest dużo większe przyzwolenie elektoratu PiSu na choćby no, taki kurs bardziej konfliktowy z przedsiębiorcami, no bo zawsze uszczelnianie podatków, to jest druga strona tego medalu, to jest minister Kapica był często nazywany największym wrogiem, człowiekiem, który nienawidzi przedsiębiorców, no właśnie dlatego, że próbował uszczelniać system podatkowy. PiS tutaj jednak ma większe pole manewru niż miała probiznesowa Platforma. No więc oni to będą się starali zrobić, szybko się okaże, że tego się nie da zrobić. Prawdopodobnie stanie kwestia podwyżki podatków, no i wtedy będzie próba ognia dla tych liberałów. Będzie to bardzo ciekawe. Tę problematykę, jakże ważną, zostawimy magazynowi EKG, który poprowadzi dzisiaj Maciej Głogowski, a ja moim spracowanym komentatorkom i om dziękuję, Renata Kim, Rafał Woś, Zbigniew Parafianowicz, zabawiali Państwa swoimi refleksjami na temat Polski i świata. Do zobaczenia, a właściwie do usłyszenia już jutro, bo jutro też będę miał zaszczyt poprowadzenia poranka Radia Tok FM. Ale już bez Was, nie oblizujcie się. Poranek Radia Tok FM.
Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Światopodgląd. O czym dyskutuje świat i co z tego jest ważne dla Polski? Przegląd prasy zagranicznej i wydarzeń pominiętych. A poza tym o kulturze, politycznie i gospodarce inaczej. Światopodgląd. Od wtorku do czwartku po 15:00. Reklama. Im większy kupisz telewizor, tym więcej otrzymasz rat. Na przykład 48-calowy telewizor Full HD Samsung z funkcją odtwarzania bezpośrednio z USB za 1899 zł lub w 48 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Stacja Orlen. Do wszystkich w galaktyce. Odkrywamy galaktykę na drut. Tu stacja Orlen. Zatankuj minimum 25 litrów paliwa lub zrób zakupy w sklepie na stacji Orlen za minimum 10 zł. Odbierz zdrapkę i weź udział w gwiezdnej promocji. Dodatkowa zdrapka przy zakupie oleju Platinum. Szczegóły w regulaminie na promocjaorlen.pl. Gwiezdne wojny, przebudzenie mocy w kinach od 18 grudnia. Poradnik ekologiczny. Słuchaj codziennie przed 11:00. Zapraszam, Ewa Podolska. Audycja jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej informacji na stronie www.mos.gov.pl. Egzamin praktyczny na prawo jazdy na kategorię B. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Film instruktażowy z placu manewrowego i z jazdy po mieście. Przygotowanie do jazdy, obowiązkowe manewry, zasady ekojazdy. Egzamin praktyczny z jazdy samochodem. Płyta DVD. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro kodeks drogowy. To jest ten moment. Odłóż to, co teraz robisz. Zmień plany na najbliższe godziny. Weź dzień urlopu w pracy. I pędź do salonu Opla na wyprzedaż OCH. Corsa już za 18 tysięcy złotych w kredycie 50 na 50. Prawdziwe 0%. Sprawdź na opel.pl ceny pozostałych Opli z wyprzedaży rocznika. Bip, bip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie. Z internetu. Posłuchaj. Ty dbaj o swój krzyż. Ty się nie schylaj pomało. Ty sięgnij raz, a dobrze, po duży zysk. 3,2% na dużej lokacie BGŻ Optima. Aż 3,2% w skali roku, nawet do 100 tysięcy złotych na 3-miesięcznej lokacie bezkarnej dla nowych klientów. Załóż na bgzoptima.pl. Firmowe konto na czas. Na twoje należności wpływały. Chcesz, aby? Na czas na twoje. Chcesz, aby firmowe konto należności wpływały? Nie wszystko układa się po twojej myśli. Ubezpiecz należności Weuler Hermes, a pieniądze zawsze znajdziesz na swoim miejscu, twoim firmowym koncie. EulerHermes.pl. To fakt, że wielki Leonardo da Vinci spał 50% mniej niż przeciętny człowiek. To 50% mniej przyniosło i jemu, i całemu światu wielkie korzyści. Też możesz mieć swoje 50% mniej. Ubezpiecz samochód w Liberty. Możesz oszczędzić nawet połowę na pakiecie OC i AC. Zadzwoń 19521, wejdź na lu.pl lub odwiedź doradcę. Pamiętaj, AC jest różne u każdego ubezpieczyciela, a cena za pakiet zależy od wielu zmiennych. Sprawdź na 19521, jaką ofertę mamy dla ciebie. Jak mówi stara sprawdzona zasada, upoluj sobie okazję w końcówce roku. Kto ją zna, ten wie, że warto było czekać na wyjątkową ofertę i niespotykane upusty na dostawcze Mercedesy z rocznika 2015. Cenione za niezawodność. Pierwszy do pracy Sprinter, wszechstronny Vito, a do tego bogato wyposażony miejski Citan za 48 750 zł netto. Tylko w salonach Mercedes-Benz. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 17 listopada, jest 9:00. Informacje Tok FM. Marta Perwudzi-Burzyńska i Adam Ozga. Nie mamy ludzi, by sprawdzać tożsamość tysięcy uchodźców, twierdzi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wypowiedź nowych polskich władz dotycząca kryzysu migracyjnego ostro krytykuje Süddeutsche Zeitung. W informacjach także walka z czasem bydgoskiej PESY. Brakuje nam ludzi, by szybko zweryfikować tożsamość tysięcy uchodźców, twierdzi szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zdaniem Pawła
Jarosława Solocha, gościa poranka Radio Tok FM. Kwestia tego, ile osób miałaby przyjąć Polska, nie jest dokładnie rozstrzygnięta, a dokładne sprawdzenie wszystkich migrantów rodzi problemy. Na pewno nie mamy mocy przerobowej, to nie ulega wątpliwości. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dziesiątkami tysięcy ludzi, no to tak, Unia Europejska w całej swojej skali nie ma wystarczających narzędzi, żeby zweryfikować tych ludzi. Szef BBN-u zaznacza jednak, że w sprawie relokacji uchodźców z innych krajów europejskich brakuje jeszcze kompletu informacji. Na jakiej podstawie, jakimi narzędziami, jak dalece Polska, nasze służby będą w stanie zweryfikować właśnie tożsamość tych ludzi. Tych szczegółów technicznych jeszcze na tym etapie nie znamy. Według szefa BBN-u polskie służby i instytucje dopiero wypracowują metody weryfikacji, przyjmowania i integrowania uchodźców. Bardzo ostro wypowiedzi nowych polskich władz dotyczące imigrantów krytykuje tymczasem niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung. Publicysta dziennika Hubert Wetzel uważa, że konserwatywny i nacjonalistyczny rząd Prawa i Sprawiedliwości przysporzył Unii Europejskiej wiele problemów. Dziennikarz zwraca uwagę szczególnie na wypowiedzi nowego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, między innymi o tym, by z przebywających do Europy Syryjczyków stworzyć wojsko, które miałoby następnie walczyć w Syrii. Wetzel uważa, że są one pozbawione sensu i dodaje, że nowy rząd wypowiedziami na temat uchodźców daje Zachodowi dowód na to, że Polska zaczyna podążać w stronę ksenofobicznych Węgier. Autor przestrzega też, by nie traktować wszystkich wypowiedzi polityków PiS-u poważnie. Francuskie lotnictwo kolejny raz zbombardowało bastion tzw. Państwa Islamskiego w Rakce na północy Syrii. Zniszczono centrum dowodzenia i ośrodek szkoleniowy. Pomoc w wyjaśnieniu okoliczności piątkowych zamachów w Paryżu oferują Francji Stany Zjednoczone, poinformowała prokurator generalna USA Loretta Lynch. To, co wydarzyło się w Paryżu, było nie tylko zbrodnią wymierzoną we Francję, ale w całą zachodnią cywilizację. Czujemy się zobowiązani, by pomóc w ściganiu terrorystów i wymierzyć sprawiedliwość. Dlatego za pomocą naszych kanałów międzynarodowych podjęliśmy bardzo ścisłą współpracę z Francją. Będziemy solidarni z Francuzami, podobnie jak i oni wielokrotnie byli solidarni z nami. Lynch dodała, że amerykańska administracja traktuje bardzo poważnie wszelkie sygnały, które mogą pomóc uniknąć w Stanach Zjednoczonych takich ataków, do jakich doszło we Francji. Do pierwszej poważnej reakcji służb po zamachach w Paryżu doszło wczoraj. Na przedmieściach Bostonu zostały ewakuowane 4 budynki Uniwersytetu Harvarda. Była to reakcja na niepotwierdzone informacje o ładunkach wybuchowych na terenie kampusu. Słuchasz informacji TOK FM. Bydgoska PESA ma tylko 1,5 miesiąca na dostarczenie wszystkich pociągów dla PKP Intercity i tramwajów m.in. dla Krakowa, Bydgoszczy, Torunia i Łodzi. I jeśli nie zdąży, z powodu opóźnień miasta mogą mieć problem z rozliczeniem unijnych dotacji. Zniecierpliwienie jest spore, ale PESA zapewnia, że zdąży na czas. Agnieszka Wynarska. Dla PKP Intercity PESA produkuje 20 dartów. Na razie tylko 8 jest w odbiorach fabrycznych. Z kolei do Krakowa musi pojechać 36 tramwajów. Na razie jest 12, a reszta ma dopiero gotowe konstrukcje. Bydgoszcz także czeka. Na razie odebrany został jeden z 12 swingów, mówi prezes spółki Tramwaj Fordon Maciej Kozakiewicz. Umówiliśmy się na koniec tego miesiąca. Myślę, będzie to taki moment, kiedy jednoznacznie będziemy mogli określić, czy jest szansa na to, żeby PESA wywiązała się z naszych ostatnich ustaleń. Dyrektor działu promocji PESY Maciej Grześkowiak nie traci optymizmu. My robimy wszystko, żeby zdążyć. Mamy też duże wsparcie większości klientów i myślę, że zdążymy. Jeśli PESA nie wywiąże się z terminów, miasta mogą stracić unijną dotację. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM. Pogoda. Dziś sporo chmur, w całym kraju przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach śniegu. Od czasu do czasu wyjrzy słońce. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tni.podatki.pl podamy powody, dla których warto, myśląc o przyszłej emeryturze, wybrać dwa produkty IKE oraz IKZE jednocześnie. Po pierwsze, powinniśmy się zdecydować na oba konta jednocześnie, jeśli chcemy, aby nasza emerytura była wysoka. Dla każdego z kont ministerstwo wprowadziło bowiem górne limity rocznych wpłat. Po drugie, wybierając oba konta, możemy podzielić sposoby inwestowania na mniej i bardziej dynamiczne. Także zasady wypłat oraz dziedziczenia zgromadzonych środków w przypadkach IKE oraz IKZE są różne, co może mieć znaczenie i nie musi wiązać się z koniecznością likwidacji całych naszych oszczędności w przypadku, gdy będziemy pilnie potrzebowali gotówki. Więcej informacji dostępnych jest poprzez stronę tnipodatki.pl. Partnerem cyklu tnipodatki.pl jest Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, działające na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje szczegółowe o towarzystwie i zarządzanych funduszach inwestycyjnych dostępne na stronie www.union-investment.pl. Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Jest 9.06, to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś w naszym studiu od mojej lewej.
Pan Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa. Dzień dobry, panie prezesie. Pani profesor Hanna Kuzińska, Akademia Leona Koźmińskiego. Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry państwu. Pan Sergiusz Najer, członek Rady Nadzorczej Santander Consumer Bank. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Mamy rząd powołany, czekamy na exposé i plan pracy przedstawiony przez panią premier Szydło. Na początek, na rozgrzewkę, takie ogólne pytanie. Czy jeszcze państwo mają jakieś refleksje związane z rządem, składem, organizacją wewnętrzną, podziału tego rządu? Jeśli tak, to proszę teraz, a jeśli nie, to proszę zamilknąć na wieki. Bardzo proszę. Myślę, że w ogóle cisza w radiu jest wartością. To się da zrobić w ogóle, to panie prezesie, tak? To wszystko? Co o tym rządzie? Pan Sergiusz Najer? Moim zdaniem dość sprawnie i dość szybko przeprowadzona zmiana. Niezależnie od różnych tam drobnych ON, bez wątpienia przygotowana koncepcja, przygotowany skład. Więc jakby powiedzieć, nie mam zastrzeżeń i po expose, które jak rozumiem jest zapowiedziane w tym tygodniu, przystąpił dość szybko i sprawnie do powołania podsekretarza stanu i przystąpił do pracy nad realizacją swojego planu politycznego. My jako ekonomiści tkwimy w takim wielkim znaku zapytania. Pani profesor Kuzińska. Co będzie dalej? Ponieważ usłyszeliśmy już w okresie wyborczym bardzo dużo deklaracji i teraz będziemy czekali na to, jak one mają się zmaterializować. No wciąż czekamy. Czekamy. Ja mam nadzieję, że ten szum wyborczy, ten zgiełk cały, że on się już wreszcie skończy i że teraz się pojawią konkrety i to realne propozycje. Ja też. Tym bardziej, że właściwie zanim rząd został powołany, specjaliści Prawa i Sprawiedliwości, potencjalni, a teraz już wiadomo, ministrowie, także od spraw gospodarczych, byli wielokrotnie przez nas, dziennikarze, pytani o konkretne pomysły. Padały w ramach tych samych pomysłów czasem różne odpowiedzi, różniące się szczególikami, a to dotyczące programu 500+, jego kosztów, a to sposobu wypłat. Dzisiaj przeczytałem wywiad z panem posłem Szwedem w Polskiej Agencji Prasowej. Okazuje się, że jednak te 500+ będzie można dostawać na konto, a przez całe dnie żyliśmy w świadomości, że trzeba będzie pójść do miejskiego ośrodka pomocy i odebrać tam te 500 zł na drugie i kolejne dziecko. Więc teraz, jak już rząd jest, to można mieć nadzieję, że za chwilę będą konkretne już napisane ustawy i będziemy mogli sobie raz jeszcze na ten temat porozmawiać. EKG. Chciałbym z państwem porozmawiać dzisiaj, no właśnie, o tym, co nie konkretnie zrobi, bo to zobaczymy, ale co mógłby zrobić nowy rząd w dziedzinie infrastruktury i budownictwa. Wypowiedziami oficjalnymi, którymi możemy się posługiwać, tych wypowiedzi jest niewiele. Pan minister Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, wczoraj po objęciu resortu powiedział, po wielokroć mówiłem, że priorytetami jest budownictwo mieszkaniowe, inwestycje kolejowe, kodyfikacja procedur związanych z realizacją inwestycji budowlanych. Taką wypowiedź można było usłyszeć po tym, jak pan minister Adamczyk objął swój urząd. Dodał także, że chciałby zająć się transportem lotniczym. Ministerstwo nazywa się Infrastruktury i Budownictwa. W czasie kampanii wyborczej temat związany z budownictwem także był obecny. Przypomnę, że prezes Kaczyński miał taki moment w kampanii wyborczej, kiedy mówił, że rząd PiS doprowadzi do tego, iż średnia cena mieszkań wyniesie 2,5 tysiąca złotych. Skąd taka cena obiecana? Mówimy o kosztach samej realizacji bez wartości gruntów. Wtedy wyjaśniał przedstawiciel PiS-u, a grunty miałyby zostać oddane, jak rozumiem, przez państwo za darmo. Mamy jakąś niewielką bazę, na której moglibyśmy porozmawiać. Jak państwo widzą, co w dziale, który się nazywa budownictwo mieszkaniowe, można, trzeba i powinno się zrobić? To już nie można. Bardzo proszę. Myślę, że trzeba oddzielić, co należy robić i jak robić. I powiem, i zacznę od tego, jak robić. Po pierwsze, i słusznie minister Adamczyk mówi, że należy dokonać zasadniczych zmian w przepisach prawo budowlane, planowanie przestrzenne itd., itd., bo one generują po prostu całkowicie nieuzasadnione ryzyko, nieprzewidywalność przestrzeni i w związku z tym wszystkie wyzwania, na które natrafiają i publiczni inwestorzy, i prywatni inwestorzy. A druga rzecz,
zwłaszcza dotycząca inwestycji publicznych, no trzeba po prostu zmienić i to w sposób zasadniczy ustawę, system zamówień publicznych. Tutaj mamy do czynienia z rzeczą, którą ja właściwie powiem, nie lubię ostrych słów, ale w pewnego rodzaju skandalem. To znaczy od ponad 3 lat było wiadomo, że do kwietnia przyszłego roku musimy dokonać zmian, przynajmniej tych, które wynikają z dyrektyw. To jest obligatoryjne. Rząd, który odszedł, jakoś no nie przykładał do tego wagi. Dzisiaj mamy sytuację, że trzeba będzie to praktycznie na wariata. Proszę popatrzeć, mamy w tej chwili drugą połowę listopada, proces legislacyjny trwa. Łącznie z tym, że to potem musi wejść w życie i jeszcze w dodatku korzystający z tego muszą się tego nauczyć. W związku z tym oczywiście ta zmiana będzie tylko zmianą dostosowawczą do wymogów dyrektyw. Ale poza tym, i to jest kluczowe, trzeba zmienić ten system w sposób taki, żeby naprawdę przestało się opłacać, budować najtaniej, bo to jest najbardziej szkodliwe. Czyli to jest odpowiedź na pytanie jak. A pytanie co, to może ja powiem o tym, na czym się czuję pewnie. W odniesieniu do budownictwa mieszkaniowego i powiem tak, z dosyć takimi sarkastycznymi, złośliwymi uwagami spotkała się ta cena, ten koszt tego mieszkania. Wbrew pozorom on może być realny. Te 2,5 tysiąca za metr? Tak, może być realny, ale to wymaga spełnienia kilku warunków. Po pierwsze stosowania półprzemysłowych lub przemysłowych metod budowania mieszkań. Po drugie nie budowania poszczególnych kamieni czy bloku, tylko podejścia do tego tak, że budujemy kwartały, osiedla, fragmenty miast. To jest na dłuższą opowieść, ale chcę jeszcze raz powiedzieć, ta cena, te 2,5 tysiąca jest ceną, którą można osiągnąć. Bardzo proszę, pani profesor Hanna Kuzińska. Ja jestem z jednej strony zadowolona, a z drugiej strony wcale mnie nie zaskakuje taki wybór kierunków działań, które wskazano już w tych wcześniejszych etapach formułowania strategii gospodarczej, no bo przecież wiemy, że największy mnożnik inwestycyjny otrzymujemy z działalności budowlanej, a z drugiej strony realizujemy jakże oczekiwane i jednak społeczne rezultaty, no bo przecież jednak tych mieszkań cały czas trzeba więcej i więcej. Więc gdy w ogóle nasze strategie ustawiamy na tego rodzaju inwestycje, to już jest po pierwsze dobry wybór. Tego rodzaju, czyli na przykład budownictwo mieszkaniowe, to już jest dobry wybór, ciągnący znakomicie gospodarkę. Natomiast bardzo trudno mi jest wypowiedzieć się na temat tego, czy owe 2500 zł jest realne, czy nie. Ja wielokrotnie z innych okazji oglądałam ceny budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych regionach, województwach i widziałam, że ta dywersyfikacja cen jest zdumiewająca i nieuzasadniona często. Więc to moje zdziwienie, w jaki sposób uzasadnia pana wypowiedź. Nie wykluczam, że po prostu marze realizowane w tym jednym metrze kwadratowym, który musieliśmy tak wysoko opłacić, były po prostu zbyt wysokie. Może to nie jest nawet takie ważne, czy to będzie 2,5 czy 2,700, ale nie 5,500, nie 6, to nie 7, polityką, prawda? Rządu da się te marże tak wysoko ustawione obniżyć? Czy nie będę się o tym wypowiadał, bo już w ogóle zarządzanie marżami z pozycji rządowej to jest raczej niebezpieczna kwestia, bo wyznaczanie sprawiedliwej marży, no to w ogóle brzmi przerażająco. Ale ja bym spojrzał na sprawę jeszcze z innego aspektu, mianowicie to jest kwestia instrumentów finansowych, które będą temu budownictwu mieszkaniowemu mogły towarzyszyć. To jest stary problem, który w Polsce ciągle nie rozwiązywaliśmy ani kas budowlanych, żeśmy o tym przez lata dyskutowali, w końcu bez żadnego rozsądnego skutku. Oszczędzania na rzecz budownictwa, no bo w końcu przywykliśmy dość niespodziewanie do tego, że 120% wartości mieszkania pochodziło z kredytu hipotecznego, co brzmi nawet szaleńczo. Ale chyba, nikt banków 120. nie zmuszał do takiego pożyczenia. Panie Ryszardzie, mam dla pana złą wiadomość i owszem. Ale po trzecie to jest właśnie problem bankowości hipotecznej, o której się znowu dużo mówiło, a w gruncie rzeczy żadnych z banków hipotecznych nie odegrał żadnej istotnej roli. Pożyczaliśmy
jak to się mówi slangowo, z krótkiego pieniądza, finansując bardzo długie projekty. Po prostu w Polsce przy takim poziomie oszczędności, przy takim poziomie kapitalizacji tych funduszy nie było dość i znaleźliśmy się tu, gdzie jesteśmy, a mówiąc obrazowo, nie ma na świecie, a szczególnie w gospodarce wolnorynkowej, możliwości budownictwa mieszkaniowego na dużą skalę, jeżeli nie ma rynku kredytów hipotecznych, jeżeli nie ma długiego finansowania, nie ma listów zastawnych, nie ma tego wszystkiego, do czego od 150 lat gospodarka, którą rozumiem budujemy, kapitalistyczna, wytworzyła, bowiem wszyscy